Ale u mnie dodatkowe zużycie procka jest przez to. Dobra. To co, mieliśmy teraz BM-kę wziąć? Ła. SMGT, Silvia Golf, Passat, Bugatti Veyron, R8, Mazda... Jest jakaś przerobiona, ble. Volkswagen Corrado. Norrado. Ciekawe. Bla, BMW. Ej, gdzie jest reszta BMW? Przerzuciłem. Z4 tylko? No dobra, nie będzie Z4. Na automacie będziemy jeździć. No w sumie nie będzie automat. Dobra, dajcie znać, czy teraz jest lepiej. Zresztą, jeśli ktoś miał nie bardzo, to i dalej pewnie będzie to samo. Mamy Z4. Drive. Ma kopa. Ta. A potem będziemy sprawdzać listę wykroczeń. Co mnie wyprzedza? Ups. Wiecie co? On łapie normalnie. Jak można było zrobić samochód BMW z takim miękkim zawieszeniem? Wy widzicie, jak to chodzi? I się w ogóle nie trzyma. Nie. Ten model jest skopany. Tym się w ogóle nie da jeździć. A jakiś inny BMW jest? Chyba nie wrzuciliśmy tego BMW w końcu. A przecież wrzucałem go. Lancer jest 2 razy. Czemu? Nie ma BM-ki, nie wiem czemu. BM-ki. To czymś takim... Jaki jeszcze tam chcieliście samochód? Bo tym BMW się nie da jeździć. Jest bez sensu. Nissan Silvia. Kto tak chciał Silvię? Jak Japoniec, to co? Biały, czarny? Zielony taki. Ten, wiadomo, najlepiej. Dobra. Drive. O nie tak, tu kamera ma być. Wiesz, kurde no. O! Wyrabia się. Czy on biegów nie ma, czy co? Ej, bez jaj. On ma biegi w ogóle? Sz, co się pchasz? Biegł ten z domu skopany. Coś mnie goni.
Powiedzmy, prawie wyszło. Jak się awaryjne włącza? Jak było awaryjne? O, wirtualne lusterka. W sumie mogło się przydać. Więcej nie pojedzie? No teraz to na pewno więcej nie pojedzie. Czy to coś jeszcze? Aha, ja się zastanawiam, dlaczego mi tak podniosło tył. No zjeżdżaj, człowieku! Napisz sobie na elektroda.pl, tam najlepiej ci dobiorą. No i jedź. Co za typ. Jeden. A propos kierownicy, to jeszcze możemy zaraz w Spin Tires pograć. Już się korek zrobił. Jedź, człowieku. Nie, Life for Speed to trzeba ten... No, powiedzmy się przygotować do tego. Dobra, spróbujmy Veyron, jak jeździ. Ale w Veyronie automatyczna? No dobra, niech będzie automatyczna. Czy w Veyronie coś poprawili? Czy tylko dali samochód taki sam jak z każdy inny? Wow! Ja pierdzielę, jak to się zbiera. Ło. Ej, czy on musi tak ostro skręcać? Czemu tak rzuca? Przecież to Bugatti. To ma taką przyczepność. Czy jednak zrobili to, co myślałem? Szybki samochód? Z jakiegoś innego modelu. No to było sprytne. Gdzie jest Real? Jadę. Ale będę miał za to punktów. Jedź! A to ładą też. GTA normalnie wymienka. Nie, on strasznie rzuca ten samochód. Widzieliście to? Normalnie jechałem i wyrzuciło mnie po prostu. Teraz na pewno. Dobra.
Nie, to te najszybsze samochody to jest po prostu totalnie nie wypał. To trzeba czymś wolnym jechać. Nie wiem. Lambo. Zobaczymy te oryginalne samochody, jak one jeżdżą. Nie chcę automatu, jednak jest do kitu. No właśnie nie przewiduję, chociaż tu Hawok jest, więc no powiedzmy ta fizyka wszystko powinna przewidywać. No ale jednak jest tak ustawiona, że raczej... Wiecie co? To się trzyma lepiej drogi niż Bugatti. Jak fajnie tam po prawej stronie mi się wyświetlają te wszystkie przewinienia. Jedziesz. No, tymi tylko da się jeździć. Pozostałe są do kitu. Jak ja jeszcze grze wspominałem? A, Spin Tires. To zaraz się tam pobawimy. Tam to można jeździć. Tylko szkoda, że nie ma widoka z perspektywy pierwszej osoby. O-o. Dobra, to co, jedziemy do miasta? Ups. Nie patrz na GPS, jak prowadzisz. Moja kierownica się nie nadaje do symulatorów, ale spoko, na G25 poluję, więc wtedy będziemy mogli się pobawić. Ziemię tu! Jeszcze mi się ten wpakował. Jedź tam. Weź tu człowieku, jeździ bezwypadkowo. Od G? Nie no, one są takie same tak naprawdę. Praktycznie się nie różnią. Co za buta, padał dechę, jedziemy. No, jest jeden z głowy. Tak się trzymał tej lewego pasa burak. Nawet nie idzie slalom go wyprzedzić. Okej, okay, jesteśmy w mieście i zaczynają się korki. Jęczyta.
Ciekawe, czy da się wepchać? Da się. Gdzie to miałem lusterka? Tu miałem lusterka. Oj, tam głośno. Co z tego, że głośno? Ale widziałeś, jakie silniki ma? Chociaż tak naprawdę się gie, ja wiem, one się tak różnią. Siódemka od piątki, bardzo. Dobra. Jedź. No, tak się jeździ po rosyjsku. Ale faktycznie, do miasta wjechałem moment 20 fpsów. Rondo. Co za burak. Jak mi się wpakował. Nie, żebym ja tak robił. Wiecie co, 15 fpsów mam. Ta gra jest zdyszka niedopracowana, że tak powiem. Ej, normalnie Warszawa. Tylko tam w Warszawie większy ruch i nie da się tak ładnie wpakować. O, policja! Ej! Co za burak? Ja myślałem, że mam niższy bieg. Ale trzeba ich dogonić i wymusić jakoś, żeby nam się wpierdzielili w tyłek. Gdzie oni pojechali? Gdzie ta policja? Zobaczymy. Jakoś znalazłem taką zdekompletowaną G25 za grosze dosłownie na Allegro. Nie licytować mi, jak ktoś znajdzie przez przypadek. Tak się składa, że zasilacz to zawsze można dobrać, a pedały pasują do G w sumie z mojego. Z mojej kierownicy nawet. Może to nie jest ta jakość co w G, ale akurat pedały to jest... No, da się przeżyć z takimi, aby o, latały. Ups. Nie, to chciałem. Ciekawe, co będzie jak ten. Czy też się niczego? O, ciekawe, czy tak jako wypadek się policzy. Jak komuś tak wjadę. Jedź! Przejazdu, ja chcę tam wjechać. What the fuck? Bez jaj. Świat się skończył. Idzie się załamać. Dobra, wiecie co? To sobie zakończymy. Chyba, że jeszcze jakiś samochód chcecie zobaczyć na szybko. Co tam jeszcze było do sprawdzenia? Rusemkę. Automat? Nie, bez automatu. Rusemkę to byśmy sobie zmniejszyli trochę jednak trafik. Ach, dobra. Here we go. Aha, no tak, czasy. Thank you.
Podoba mi się ten samochód. Dobra. Deszcz? Faktycznie w deszczu jeszcze nie jeździliśmy. To zrobimy tak. To na minimum. Mid for grainy. Night time. I zobaczymy, jak to wygląda. Bo niby światła mamy i w ogóle. O, to będzie odpowiedni motyw dla R8-ki. Dobra, jak się światło łącza? Tak się światło łącza. Ale powiem wam, że samochód praktycznie nie wpada w poślizg. No, chociaż R8-ka to przy tej prędkości nie powinna. Światło zgaszę, to mnie nie będziecie widzieć. Tak, jest klimat. No, właśnie. O, tak, macie klimatycznie. A jak na biało, to będzie mi widać przynajmniej. Kamera dobrze zbiera. Aż było śmieszniej, to ta kamera to jest w moim telefonie. I żeśmy R8-kę rozbili. Nie wiem, jak to działa. Xperia z Soniacza przecież mają właśnie świetne matryce. W tym momencie to jestem oświetlany tylko monitorem. Zabiliśmy kogoś. Rondo.
Rondo bokiem? Jak mam ręczny? Tak mam ręczny. Super. To próbujemy na ręcznym. I ręczny. Ten ręczny to nie działa. Elektryczny, w audycji sportowej? No proszę cię. A też w sumie tam jest quattro i nie można cztery koła ręcznego uruchamiać. Prosto, ciekawe ile wyciągnę. Autostrada! A zaraz się skończy, będę nawalał w ścianę prosto. Zakręt. Dobra. Dobra, jedziemy z tym koksem. Jest rondo! Fuck! A miało być tak pięknie. Dobra, to był zjazd z tej autostrady. Aha, ten to było wtedy. Skręciłem. Źle pojechałem. Dobra, załóżmy. Nie tu. Nikt nie widział. Chcę tam na górę dostać. Da się? Jasne, że się da. Ale nie tu.
Ciekawe, ile tej autostrady jest. No. W sumie w Eurotrucka też bym sobie z chęcią pograł. No ale jakoś... Powiedzmy... Za droga jest ta gra, jak dla mnie. Jezu, ile ja jadę? 250 jechałem. I bum, pojeżdżone. O, kurde, ściana. Dobra, dalej nie pojedziemy. Dobra, to teraz... Teraz gramy w... Wiecie co? Muszę sobie... O, przeresetuję. I zaraz wracamy z inną grą. No jak mam streamować, to niestety wypada.